Prokuratura już przygląda się sprawie, tymczasem Koleje Śląskie kolejny raz dementują zarzuty maszynistów. Chodzi o doniesienia o niesprawnych pociągach. Kilka tygodni temu anonimowi kolejarze zaalarmowali, że ponad połowa taboru Kolei Śląskich powinna zostać wycofana. Prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez zarząd kolei. To efekt zawiadomienia złożonego przez jeden ze związków zawodowych, a spółka zapowiada udostępnienie raportu w sprawie kontrowersyjnych zdjęć. Karolina Komada. Koleje Śląskie odpowiadają na doniesienia mediów i podkreślają, że pociągi są bezpieczne. A ponadto nie są bezczynni i rozpoczęli współpracę z organami ścigania. W dniu dzisiejszym została złożona skarga pokrzywdzonego na komisariacie policji wraz z wnioskiem o zabezpieczenie materiału dowodowego. Oprócz tego nawiązaliśmy także współpracę z podmiotem, który zajmuje się informatyką śledczą, żeby przeciwdziałać ewentualnym możliwościom naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Oraz ustalenie, czy zaprezentowane w przestrzeni publicznej zdjęcia są archiwalne lub wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Dodatkowo kontakt z organami ścigania ma ułatwić ustalenie tożsamości osób anonimowych, które według spółki publikują zniesławiające komentarze. Cały czas dementujemy i będziemy dementować absurd, niedorzeczność tych postawionych nam zarzutów i oczywiście czekamy na każdą kontrolę od pierwszego dnia. Powtórzę dwie rzeczy w nieskończoność. Koleje Śląskie nie obawiają się żadnej kontroli. Dla nas jest to forma audytu potwierdzająca naszą pracę. Doniesienia o m.in. niesprawnych hamulcach, reflektorach czy uszkodzonych systemach ostrzegawczych dementował również obecny na konferencji przedstawiciel związkowców. Są usterki, ale one są na bieżąco zawsze usuwane. Nie jest możliwe, żeby maszynista, i kłaniam się tutaj im, że tak powiem, bo oni naprawdę wykonują kawał ciężkiej i dobrej roboty, żeby wyjechał z niesprawnym, powiedzmy, hamulcem. To jest wykonalne, i bo każdy z nich ma świadomość, że raz, że ma 300 osób na haku, tak się mówi kolokwialnie, natomiast za nim stoi prokurator. To tak nie działa. My naprawdę wiemy, co robić i jak bezpiecznie przewozić ludzi. Koleje Śląskie zaprzeczają też, by w trasę mógł wyjechać pociąg z niesprawnym układem hamulcowym. Po uruchomieniu pociągu, no i określonej szybkości, z reguły to tak było około 60 km na godzinę, maszynista według instrukcji wykonuje tak zwane hamowanie kontrolne, czyli sprawdza, czy ten hamulec działa prawidłowo, układ hamulcowy danego pociągu. No i wtedy widzi, że działa prawidłowo i kontynuuje jazdę do stacji dalej docelowej. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez zarząd spółki i załączył wykaz 33 pojazdów, które według nich powinny być natychmiast wycofane z eksploatacji. Prokuratura Rejonowa Katowice Północ rozpoczęła dochodzenie. Aktualnie jest ono na etapie postępowania przygotowawczego, a czynności prowadzone są przez policję.